Oazowicze. Położone w malowniczym otoczeniu pól i lasów Sychowo, w okresie letnim staje się siedliskiem wyjątkowego gatunku, jakim są uczestnicy rekolekcji oazowych, powszechnie zwani oazowiczami. Średnio raz rocznie, na okres 15 dni, zbierają się w składające się z kilkudziesięciu osobników stada. Stworzenia te są przyjazne i zazwyczaj nie uciekają na widok człowieka. Na ich czele staje dominująca para, zwana parą moderatorską. Odziany w czarną, uszytą z tropiku szatę samiec, czyli ksiądz moderator, odpowiedzialny jest za sprawowanie kultu religijnego i dostarczanie pokarmu duchowego podczas codziennie odprawianej Eucharystii. Samica zaś, matka moderatorka, opiekuje się podległymi osobnikami i odpowiada za ich bezpieczeństwo. Stado dzieli się na około ośmioosobowe grupy, z których każdej przewodzi starszy osobnik, zwany inaczej animatorem. Oazowicze zasiedlają pomieszczenia służące przez pozostałe 10 miesięcy w roku edukacji mieszkających w pobliżu tubylców. Są one wówczas dla nich nie tylko domem, ale też miejscem żerowania i odpoczynku między zajęciami wytyczanymi przez diakonię. Niektóre z tych zwierząt są niepozorne i sporadycznie widywane przez człowieka. Inne wzbudzają zachwyt swoją niepowtarzalną urodą. Wczesnym rankiem, gdy przez okna docierają pierwsze promienie letniego słońca, pojedynczy przedstawiciele tego gatunku udają się do pomieszczeń sanitarnych, aby dokonać niezbędnych do utrzymania podstawowej higieny czynności. Panująca wówczas w całym budynku cisza jest niczym cisza przed burzą. Podczas pierwszego posiłku dnia podstawowym pożywieniem oazowiczów stają się kanapki. W ich diecie mogą znaleźć się wówczas także płatki z mlekiem, herbata, jajecznica, a nawet kakao. Najbardziej wygłodniałe osobniki zaraz po modlitwie instynktownie rzucają się na pokarm. Ich łupem padają setki kulek o brunatnej barwie. Oazowicze swoją dietę wzbogacają zakupionymi w sklepie artykułami żywnościowymi, których przeważającą część stanowią słodycze oraz słone przekąski. Powoli, ale systematycznie, żarłoczne osobniki tego gatunku pochłaniają dziesiątki kilogramów wysokokalorycznego pożywienia. Bogaty plan dnia, w którym nie braknie czasu na modlitwę, stwarza dogodne warunki do rozwoju życia duchowego oazowiczów. Każdego dnia spędzają oni czas na samodzielnej medytacji Pisma Świętego, zwanej namiotem spotkania, a także przybliżają się do Boga, biorąc aktywny udział w liturgii poprzez czytania, psalmy czy noszenie darów. Uczestnictwo w kulcie religijnym poprzez będącą szczytowym punktem dnia rekolekcji Eucharystię jest absolutną podstawą pobytu stada oazowiczów w tej niewielkiej kaszubskiej wsi. Wykazywane przez oazowiczów zachowania, takie jak świętowanie Bożego Narodzenia latem, wplatanie cytatów z Pisma Świętego w rozmowę, czy spontaniczne śpiewanie przy zmywaniu, mogą wydawać się dziwne dla postronnego obserwatora. Jednak dla przedstawicieli tego gatunku jest to zupełnie naturalne. W czasie wolnym wiele osobników chętnie lokuje się w swoich pokojach, oddając się drzemce, nawiązując kontakty społeczne ze współlokatorami lub pozyskując energię ze zmagazynowanych uprzednio zapasów żywnościowych. Zwana diakonią grupa dominujących osobników
Znaczną część czasu wolnego spędza w swoim siedlisku, gdzie między innymi zdobywa energię poprzez spożywanie kofeiny, a także w godzinach wieczornych na odprawach omawia zakończony dzień i przygotowuje się na okres dalszego prowadzenia stada. Często pod koniec dnia, w czasie pogodnego wieczoru, oazowicze gromadzą się na sali gimnastycznej, gdzie integrują się z resztą stada, biorą udział w grach, a często odbywają także rytualny taniec, szerzej znany jako belgijka. Późnym wieczorem, po rozpoczęciu ciszy nocnej, dominująca para pilnuje, aby wszystkie podległe osobniki nie opuszczały swoich gniazd i przez odpowiednią ilość snu regenerowały swoją energię, niezbędną do owocnego przeżycia kolejnego dnia rekolekcji. Woda. Napój życia.